Ja myślę, że nie byli źli, a niektórzy mogli osądzać jako złych, ale byli też dobrzy, ale nie byli całkowicie dobrzy. Czasami im zrobić też coś zrobić złego. Witam Was w 115 odcinku podcastu Historia według dzieci. Dzisiaj będziemy mówić o żołnierzach, którzy są nazywani wyklętymi bądź niezłomnymi. Co oznacza ta nazwa? Wyklętymi, bo komuniści o nich źle mówili, bo chcieli wymazać o nich pamięć. Wyklęci to coś w rodzaju przeklęci. Komuniści chcieli, aby ludzie o nich zapomnieli albo myśleli same złe rzeczy. Dlatego tych żołnierzy nazywa się żołnierzami wyklętymi. Niezłomni to tacy, którzy nie chcą się poddać. Są niezłomni, chcą dalej walczyć, że nic nie jest w stanie ich pokonać. Dlatego nikt nie jest w stanie ich zmusić do poddania się. Dlatego też właśnie nazywano też ich niezłomnymi. Gdy zapłonął nagle świat, bez droża myśli, przez śpiący las. Tych żołnierzy niezłomnych, albo tych żołnierzy wyklętych, było naprawdę wielu. Tak więc w tej audycji skupimy się głównie na Zygmuncie Szendzielarzu, który był znany pod pseudonimem Łupaszko. Też Niemcy zawsze myśleli, że jakie oni będą mieli trudne pseudonimy, że nie da się rozszyfrować. No właśnie. Ale Polacy to wykorzystywali. Będziemy wspominać także o innych wyklętych, jednak głównie będziemy posługiwać się ich pseudonimami, a nie prawdziwymi nazwiskami. Tak więc będziemy mówić o Łupaszce, generale Wilku, o Lalku, Kmicicu i o innych. Zygmunt Szendzielarz, który jest znany jako Łupaszko, walczył, tak jak wielu innych polskich żołnierzy, już we wrześniu 1939 roku. Później przeszedł do konspiracji. Jego żona Anna została aresztowana w 1943 roku, czyli podczas okupacji, i wywieziono ją na przymusowe roboty do Niemiec. Łupaszkę skierowano wtedy do wileńskiej partyzantki. Z kim walczył tam Łupaszko? Z komunistami, z Rosjanami, z Niemcami. Polacy i Rosjanie, a także wiele innych narodów, które były w tamtym miejscu, wszyscy mieli wspólnego wroga, czyli Niemców. W zasadzie więc powinni więc walczyć razem. Niestety tak się nie stało. Że Kmicic był dowódcą tego Łupaszki. Na Wileńszczyźnie, czyli niedaleko Wilna, istniał oddział partyzancki. Dowodził nim Antoni Burzyński, pseudonim Kmicic. Gdy Kmicic był dowódcą, partyzanci polscy pod jego dowództwem oraz rosyjscy umówili się, że wspólnie zaatakują Niemców. Niestety Rosjanie oszukali i zaatakowali Polaków. Zabili oni Kmicica i wielu jego ludzi. Jak już wspomniałem, dowództwo AK wysłało tam Łupaszkę, aby został dowódcą tego oddziału. Stworzył wileńską brygadę. Łupaszko nazwał ten swój oddział 5. Wileńską Brygadą AK. Jak już wspomniałem, walczył on, czyli Łupaszko i jego oddział, walczył nie tylko z Niemcami. Tak, pamiętam, że Polacy wygrali z Litwinami, ale byli ranni, po czym Rosja ich sobie zaatakowała, wykorzystując to, ale na szczęście też wygrali. Na przykład 31 stycznia 1944 roku Łupaszko rozbił oddział Wehrmachtu, czyli armii niemieckiej, pod Worzianami. Łupaszko został wtedy ranny. Dwa dni później, 2 lutego 1944 roku, rosyjscy partyzanci zaatakowali oddział Łupaszki. Myśleli oni, ci Rosjanie, że po bitwie z Wehrmachtem będzie ten oddział i sam Łupaszko, że będą słabi. Łupaszko jednak pamiętał, że ci rosyjscy partyzanci zabili poprzedniego dowódcę, czyli Kmicica. Tak więc Łupaszko wiedział, że rosyjscy partyzanci są groźni. Dzięki temu nie tylko Łupaszko rozbił ten oddział Wehrmachtu 31 stycznia, ale także 2 dni później pokonał tych rosyjskich partyzantów, którzy chcieli wykorzystać to, że był on ranny.
Krótko po stworzeniu tej brygady doszło do czegoś złego, o czym jednak nie wiemy wszystkiego. Ja pamiętam, że tam żołnierze niezłomni zaatakowali litewską wieś jako odwet za to, że Litwini też wymordowali ludzi w jednej z polskich wsi i tam w tej wsi żołnierze niezłomni zaatakowali, no to gdy żołnierze niezłomni zobaczyli martwych Polaków, no to zechcieli takiego odwetu i w tej wsi też wszystkich wymordowali. Litewscy policjanci, którzy współpracowali z Niemcami, zamordowali 39 Polaków w miejscowości Glinciszki. Polscy żołnierze poszli więc do wsi Dubniki, gdzie mieszkali ci policjanci. Tam doszło do walki i zginęło 27 osób, które były Litwinami. Wielu ludzi po wojnie oskarżało Łupaszkę, że to on nakazał zabić tych Litwinów. Mogło jednak być tak, że żołnierze sami postanowili się zemścić. Mogło też być tak, że Polacy poszli aresztować tych litewskich policjantów, ale doszło do walki i zginęli także cywile. A co wy o tym myślicie? Ja myślę, że nie byli źli, a niektórzy mogli osądzać jako złych, ale byli też dobrzy, ale nie byli całkowicie dobrzy. Czasami im zrobić też coś zrobić złego. Czy wszyscy tamci żołnierze byli albo dobrzy, albo źli? Ja sądzę, że też tak w sumie sądzę, że niektórzy mogli być źli, a niektórzy bardziej dobrzy, w sensie nie, że ktoś był święty, tylko chodzi mi o to, że mogli niektóre rzeczy robić źle, a niektóre dobrze. Właśnie nie, że tak niektórzy byli całkowicie tacy najlepsi, a niektórzy w ogóle nie mieli niczego dobrego, tylko ciągle złe rzeczy robili. Zachodzi jednak takie pytanie. Dlaczego Litwini i Polacy walczyli ze sobą, jak na początku były jednym państwem? Dlaczego Polacy i Litwini walczyli ze sobą? Przecież byli kiedyś jednym państwem. I tak jakby się pokłócili o Niemców i o Wilno. Zarówno Polacy, jak i Litwini chcieli mieć Wilno. Ci litewscy policjanci współpracowali z Niemcami, bo myśleli, że Niemcy dadzą im Wilno. Właśnie o to miasto później walczono. Co to była operacja Ostra Brama? Mieli z Ruskami zdobyć Wilno. Operacja Ostra Brama była częścią akcji Burza. To było takie powstanie wileńskie zamiast warszawskiego. Oni odbili Lublin i nie pojechali do Rosjan. Paszko już wiedział, że to będzie pułapka. O akcji Burza być może już słyszeliście w związku z powstaniem warszawskim. Akcja Burza to było wyzwalanie różnych miast, gdy podchodziła pod nie Armia Czerwona, czyli Armia Rosyjska. Najbardziej znaną częścią akcji Burza jest właśnie Powstanie Warszawskie. Ale ta operacja, czyli Ostra Brama, zaczęła się dużo wcześniej i też była częścią akcji Burza. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, a operacja Ostra Brama zaczęła się prawie miesiąc wcześniej, 7 lipca 1944 roku. Wojskami na Wileńszczyźnie, czyli w okolicach Wilna, dowodził generał Wilk. Wilk to był pseudonim, taki jak Łupaszko. Operacja wyzwolenia Wilna nazywała się Ostra Brama. Jest to bardzo stara brama w Wilnie. Znajduje się tam obraz i kaplica. O tym miejscu wspomina na przykład Adam Mickiewicz w książce Pan Tadeusz. Wielu żołnierzy czytało Pana Tadeusza i być może właśnie dlatego nadali taką nazwę tej operacji – Ostra Brama. Plan tej operacji był bardzo podobny do późniejszego Powstania Warszawskiego. Czekano, aż w okolicach miasta Wilna pojawią się wojska rosyjskie, a potem próbowano zdobyć to miasto. Podczas operacji Ostra Brama to się udało i oddziały generała Wilka zdobyły Wilno.
Niestety, jak pewnie wiecie, później podczas Powstania Warszawskiego nie udało się wyzwolić Warszawy. Mnie szczególnie utkwiło w pamięci akcja Burza i operacja Ostra Brama i to, że Łupaszko nie dał się oszukać. Po wyzwoleniu jednak generał Wilk dalej współpracował z Rosjanami. Łupaszko jednak pamiętał, że rosyjscy partyzanci zabili Kmicica i potem także jego atakowali. Tak więc Łupaszko odszedł ze swoim oddziałem. Okazało się, że miał rację, że nie ufał Rosjanom. Udawali oni, że chcą rozmawiać z generałem Wilkiem, a tak naprawdę wszystkich aresztowali. Żołnierzom Wilka kazano wtedy wstąpić do LWP, czyli Ludowego Wojska Polskiego. Było to wojsko polskie, którym kierowali Rosjanie. Jednym z żołnierzy, który został zmuszony do wstąpienia do LWP, był Leon Bejnar. Później jednak uciekł on i dołączył do oddziału Łupaszki. Został jego adiutantem. Niestety później został ranny i ukrywał się u proboszcza we wsi Jasienica. Zmienił wtedy nazwisko i nazwał się później Paweł Jasienica. Przed wojną studiował on historię i napisał wiele książek historycznych. Kiedy dorośniecie, możecie przeczytać na przykład Polskę Piastów albo Polskę Jagiellonów czy inne książki Pawła Jasienicy. A gdy będziecie je czytać, pamiętajcie, że Jasienica był przez parę miesięcy, aż do czasu, kiedy został ranny, był adiutantem Łupaszki. Ponieważ Rosjanie korzystali z pomocy Armii Krajowej w walce, ale później zawsze aresztowali żołnierzy AK, postanowiono, że Armia Krajowa nie będzie się więcej ujawniać. Czyli żołnierze tej armii nie mieli spotykać się z Armią Czerwoną, z Armią Rosyjską i mówić jej, że są żołnierzami AK. Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący. Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku. Łupaszko dalej dowodził swoim oddziałem. Niestety, w lutym tego samego 1945 roku w Niemczech zginęła żona Łupaszki, Anna. Dlaczego Łupaszko i inni chcieli dalej walczyć, chociaż Niemcy zostali pokonani? Oni byli, Rosjanie byli trochę jak Niemcy. Chcieli zniszczyć polskość. Na przykład w szkołach był język rosyjski wykładany. Władze tak naprawdę miał niby Bierut i ci inni, ale władzę miała tak naprawdę Moskwa. Niemców wprawdzie wygnano z Polski, ale za to przybyli Rosjanie i siedzieli tutaj bardzo długo. Wyszli z Polski dopiero w 1991 roku. Łupaszko chciał niepodległości i właśnie o to starał się walczyć. Komuniści kilkakrotnie proponowali mu rozwiązanie oddziału i powrót do cywila bez żadnej kary, ale Łupaszko im nie wierzył. W 1947 roku spotkał się ponownie z historykiem Pawłem Jasienicą, który przekonał go do tego, aby powrócił do cywilnego życia, ale w tajemnicy. Łupaszko najpierw zamieszkał na Śląsku, a gdy komuniści chcieli go aresztować, przeniósł się w góry niedaleko Zakopanego. Został tam pojmany i skazany później na karę śmierci. Jego narzeczona, Lidia, także została aresztowana. Wyszła na wolność dopiero w 1956 roku i została później archeolożką. Właśnie nie 7 członków 4 zarządu głównego Wolność i Niezawiłość. Łupaszko nie był pierwszym, ani nie był też ostatnim skazanym na karę śmierci przez komunistów. 1 marca 1951 roku wykonano wyrok śmierci na 7 członkach 4 zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Właśnie wtedy jest upamiętnienie tych żołnierzy wyklętych, właśnie ponieważ zabili tych 7. Z tego powodu, że oni zginęli właśnie 1 marca, to ten dzień wyznaczono na Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, o Żołnierzach Niezłomnych. Pamiętam, że Józef Franciszek, Franciszkowski, czy jakoś tak, Franciszak,
Pamiętam, że Lalek miał pseudonim. Kto najdłużej walczył? Chciałam właśnie powiedzieć o tym, że najdłużej walczył i spędził 24 lata na polu bitwy. Józef Franczak, pseudonim Lalek, walczył od początku wojny, czyli od 1939 roku, aż do 1963 roku, czyli łącznie 24 lata. Zginął 21 października 1963 roku. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Co pamiętacie o łupaszce? Miał narzeczoną. Pamiętam, że wysłał swoich żołnierzy na odwet, żeby zabili liczniów, którzy wcześniej pozabijali dużo kobiet, dzieci i też mężczyzn ze wsi, nie wiem dlaczego, i że oni też zabili niewinnych ludzi ze wściekłości. Że jego szefem był Kmicic. Z kim walczył Łupaszko? Z kim walczył oddział Łupaszki? Litwini, Rosjanie. Dlaczego w PRL-u tak źle mówiono o Łupaszce? Dlatego, że komuniści nie wystarczyło, że zabili kogoś. Oni chcieli o nim wymazać pamięć, dlatego oni źle mówili. Co się wydarzyło 1 marca? Bo wszyscy mieli wyrok śmierci. Że zapamiętałam, że 1 marca niektórzy żołnierze wykręci zostali skazani na śmierć. Historia żołnierzy wyklętych jest bardzo skomplikowana. Zygmunt Szendzielarz, który miał pseudonim Łupaszko, walczył od 1939 roku aż do aresztowania w dniu 30 czerwca 1948 roku. Nie ufał Rosjanom i nie ufał komunistom i dlatego właśnie chciał dalej walczyć. Był w tym niezłomny i tak się też nazywa żołnierzy wyklętych. Nazywa się też ich żołnierzami niezłomnymi. Na dzisiaj